Dziewczynka z zapałkami jest jedną z najbardziej wzruszających baśni Hansa Christiana Andersena, duńskiego bajkopisarza tworzącego w XIX wieku. W opowieści o małej ubogiej dziewczynce zawarł pewien wątek autobiograficzny, samotnego dziecka z biednej rodziny, które musi pracować, aby pomóc rodzicom dziecka, tęskniącego za miłością i domowym ciepłem. Podobnie w Brzydkim Kaczątku dostrzec można zapis przeżyć bajkopisarza, początkowe odtrącenie młodego łabędzia i późniejszy sukces w dorosłym wieku. Przypomina życiorys Andersena, którego talent dopiero z czasem został w pełni doceniony, czyniąc go jednym z najwybitniejszych bajkopisarzy na świecie. Było bardzo, bardzo zimno. Śnieg padał i zaczynało się już ściemniać. Był to ostatni dzień w roku, wigilia nowego roku. W tym chłodzie i w tej ciemności szła ulicami biedna dziewczynka z gołą głową i boso. Szła więc dziewczynka boso, stąpała nóżkami, które poczerwieniały i zsiniały z zimna. W starym fartuchu niosła zawiniętą całą masę zapałek, a jedną wiązkę trzymała w ręku. Przez cały dzień nie sprzedała ani jednej. Nikt jej nie dał przez cały dzień ani grosika. Szła taka głodna i zmarznięta i wyglądała taka smutna. Biedactwo. Ze wszystkich okien naokoło połyskiwały światła i tak miło pachniało na ulicy pieczonymi gęśmi. To przecież jest wigilia nowego roku, pomyślała dziewczynka. W kącie między dwoma domami, z których jeden bardziej wysuwał się na ulicę, usiadła i skurczyła się cała. Małe nóżki podciągnęła pod siebie, ale marzła coraz bardziej. A w domu nie mogła się pokazać, bo przecież nie sprzedała ani jednej zapałki, nie dostała ani grosza. Ojciec by ją zbił. W domu było tak samo zimno. Mieszkali na strychu pod samym dachem i wiatr hulał po izbie. Jej małe ręce prawie całkiem zamarzły z tego chłodu. Ach, jedna mała zapałka. Jakby to dobrze było. Żeby tak wyciągnąć jedną zapałkę z wiązki, potrzeć ją o ścianę i tylko ogrzeć paluszki. Wciągnęła jedną i trzask, jak się iskrzy, jak płonie. Mały, ciepły, jasny płomyczek, niby mała świeczka otoczona dłońmi. Dziwna to była świeca. Dziewczynce zdawało się, że siedzi przed wielkim żelaznym piecem o mosiężnych drzwiczkach i ozdobach. Ogień palił się w nim tak łaskawie i grzał tak przyjemnie. Ach, jakież to było rozkoszne. Zapaliła nowy. Palił się i błyszczał. A gdzie cień padł na ścianę, stała się ona przejrzysta jak muślin. Ujrzała wnętrze pokoju, gdzie stał stół przykryty białym, błyszczącym obrusem, nakryty piękną porcelaną, a na półmisku smacznie dymiła pieczona gęś, nadziana śliwkami i jabłkami. Zapaliła nową zapałkę i oto siedziała pod najpiękniejszą choinką. Była ona jeszcze wspanialsza i piękniej ubrana niż choinka u bogatego kupca, którą ujrzała przez szklane drzwi podczas ostatnich świąt. Tysiące świeczek płonęło na zielonych gałęziach, a kolorowe obrazki, takie jakie zdobiły okna sklepów, spozierały ku niej. Dziewczynka wyciągnęła do nich obie rączki, ale tu zgasła zapałka. Mnóstwo światełek choinki wzniosło się ku górze, coraz wyżej i wyżej, i oto ujrzała ona, że były to tylko jasne gwiazdy. A jedna z nich spadła właśnie i zakreśliła na niebie długi, błyszczący ślad. Ktoś umarł, powiedziała malutka,
gdyż jej stara babcia, która jedyna okazywała jej serce, ale już umarła, powiadała zawsze, że kiedy gwiazdka spada, dusza ludzka wstępuje do Boga. Dziewczynka znowu potarła siarnikiem o ścianę. Zajaśniało dookoła i w tym blasku stanęła przed nią stara babunia, taka łagodna, taka jasna, taka błyszcząca i taka kochana. Babuniu, zawołała dziewczynka, o, zabierz mnie ze sobą. Kiedy zapałka zgaśnie, znikniesz jak ciepły piec, jak gąska pieczona i jak wspaniała olbrzymia choinka. I szybko potarła wszystkie zapałki, jakie zostały w wiązce. Chciała jak najdłużej zatrzymać przy sobie babcię. I zapałki zabłysły takim blaskiem, iż stało się jaśniej niż za dnia. Babunia nigdy przedtem nie była taka piękna i taka wielka. Chwyciła dziewczynkę w ramiona i poleciały w blasku i w radości wysoko, wysoko. A tam już nie było ani chłodu, ani głodu, ani strachu, bowiem były u Boga. A kiedy nastał zimny ranek, w kąciku przy domu siedziała dziewczynka z czerwonymi policzkami, z uśmiechem na twarzy, nieżywa. Zamarzła na śmierć ostatniego wieczoru minionego roku. Każdy z nas zasługuje na szacunek bez względu na karnację, wygląd czy osobowość. Jeśli widzisz osobę, która ma problemy lub czuje się samotna, to nie bądź obojętny, tylko postaraj się jej pomóc oraz dać nadzieję, aby poczuła się lepiej. Darły uśmiech swój tym, których napotkałeś na jawie i wśród snów. A może ktoś skazany na samotność ogrzeje się twym ciepłem, zapomni o kłopotach?